Ten dom jest wielgachny. Aha. Od czego mamy zacząć? Najlepiej od znalezienia wejścia. A później zrobimy sobie wycieczkę. Myślisz, że mają tu alarm? Spróbujmy dostać się do środka, a nie tłukąc okien. Frontowe na bank są zamknięte. Dobra, chodźmy na tyły. Ej, Nathan, patrz! Otwarte okno. Faktycznie. Tędy, za mną. Okej, daj rękę. Dobra, i po blu. Chodź, Nathan. Wow. Strasznie tu. Tak. Trzymaj. Mam zapasową. To szukamy jakiegoś konkretnego pokoju? Po prostu szukaj książek, dzienników. Dokumentów, takich tam. Nic ciekawego. Na tym pudła. W trychu ich nie znajdziemy. Te pudła są pełne starego sprzętu turystycznego. No to na dół. To jakie znajdziemy? Dzienniki mamy? Nie pamiętasz? Wszystkie miały brudno-białe oprawy. Wiem, ale to ogromny dom. Szukamy igły w stogu siana. No i jest. Biała skóra. Sam chyba coś mam. Serio? Nie, to nie mamy. Dobrze skojarzyłeś. Szukajmy dalej. Ej, Sam. Może zwariowałem, ale to chyba waza z dynastii Ming. Nathan, przestań. Kto normalny trzymałby wazę z dynastii Ming na widoku? Ta, to pewnie tylko podróbka. No jasne. Tak? Tak. Nawet nie drgnął. Chodź, spróbujmy razem. Gotowy? Co to u diabła jest? To jest
Chyba jakiś sarkofag. Tak. Rozejrzyj się. Jest ich tu więcej. To mi wygląda na jakąś... sarkofagownię. Sam. To autentyk. Co to jest za miejsce? Cóż... przekonajmy się. Ten jest rzymski. Trzeci, może czwarty wiek. Ej, a to poznajesz? Ja gdzieś to już widziałem. Leżące postaci? Wyrób etruski. A, racja. Tak, mąż i żona. Pogrzebani razem. Trochę to mroczne, ale podoba mi się. Tak. Tu jest lepiej niż w muzeum. Myślisz, że mają tu dinozaury? Nie zdziwiłbym się. Jest i następny. Pudło. A tutaj, zdaje się, widzimy antyczną mezopotamską kalkosuszarkę. Zawsze byłem tym zabawnym. Zawsze. Ej, Nathan, patrz! Kim jestem? No? Doktorem Livingstonem! Bajera. Właśnie to skończyłem. Tak? I jak oceniasz? Niezwykła książka. Opowiada o pierwszej kobiecie z zachodu. No to gdzie jedziemy? Gdybyś mógł jechać gdziekolwiek, co byś wybrał? Gdziekolwiek? Gdziekolwiek. Okej, okay, to... no dobra... Indie. Odwiedzimy Taj Mahal. Dookoła świata. Związek Radziecki. Pojedźmy do Moskwy. To może być o ciupinkę trudne. Choć chciałbym zobaczyć Plac Czerwony. Jeszcze raz. Anglia. Fajnie byłoby zwiedzić zamek Windsor. Co, nie sam? Hej, na mnie nie patrz. Nie moja wina, że nie było cię na świecie. I tak niewiele z tego pamiętam. I nie jest taki fajny. Aha. Ej, patrz na to. Zgrzałem się. Bożki płodności. Ej, nie jesteś za mały, żeby to oglądać? Wow, tak duże stoły były w stołówce sierocińca. Ale tu lepiej karmili. Wszędzie lepiej karmią. Kurde,
Pewnie urządzali tu niezłe imprezki. Sądząc po artefaktach, było ich na to stać. Tja. Od ostatniej imprezy minęło jednak sporo czasu. O! Lorenz Zarabi. Zbroja płytowa. Chyba francuska. Ej, może byś tak nie świecił tą latarką po oknach? Kiedy lubisz muzykę klasyczną? Wypraszam sobie, jestem wszechstronnym człowiekiem. Niech to. Dzienniki z całego świata, ale nic o mamie. To duży dom. Nie poddawaj się. O ja! Znali Amelię Earhart. Bez kitu. Rany, znali wszystkie sławy. Okej. Dzienników mamy raczej tu nie ma. Może sprawdźmy na górze. Zamknięte. Tam mogą być rzeczy mamy. Musimy znaleźć inną drogę. Ej! Wentylacja! Tam! Smoczy gong. Z południowo-wschodniej Azji. Ale jazda. Sama jak palec. Ej! Mam tu książkę dla ciebie. Tak? Jaką? Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki. Chyba raczej historię wyssaną z palca. Nawet nazwisko autora to ściema. Ściema czy nie, to chyba pierwsze wydanie. Poważnie? Co za miejsce. Wow. Chcesz ją zabrać? Nie. Rozleci mi się w plecaku. Racja. Możemy się tamtędy przedostać. Nie my. Ty. Co? Ja się tam nie wcisnę. Dasz sobie radę? Żartujesz sobie? Ja bym nie dał rady. Dobra. Bierz się do roboty. Na to.
Dobra, gotowy? Ups. Polaroid. Czekaj, sprawdzę. Chyba jeszcze działa. Hej, chodź. Teraz uśmiech, tak? Nie zgub go. Na górę. Tylko nie spadnij. Okej. Wszedłem. Możesz otworzyć. Z tej strony też zamknięte. Spróbuj poszukać klucza. Tak jest. Masz coś? Ani śladu dzienników. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Chodź. Oj. Szał dzienników. Może coś znajdziemy. Nic. Nie. Wow. Sam. Znalazłeś coś? To jest to. Thank you.
bogactwa raju. O, Henry Avery. Napad na Gunsway. Co tam masz? Nigdy tego nie widziałem. Ja też nie, ale to bez wątpienia jest pismo mamy. Podnieście ręce do góry. Powoli. Ej, ale po co ta broń? Co on tam ma? Ej, lepiej celuj we mnie. Oddaj mój dziennik. Dobrze. Dobrze. Przykro mi, Nathan. To co teraz? Teraz czekamy na policjantów. Czy na pewno musimy zaprzątać sobie tym głowę? Stój! No i po co rujnować życie dwójce dzieciaków? Naprawdę nie chcę was zastrzelić. Ale proszę pani, nic się nie stało. Żadnych strat, prawda? Wszyscy ponosimy konsekwencje naszych poczynań. To puść chociaż jego. Wziąłem go, żeby pokazać mu rzeczy mamy. Nic poza tym, jest niewinny. Co? Powtarzam, to moja wina. Nie. Chodzi mi o matkę. No tak. Ten dziennik należał do niej. Jesteście synami Cassandry Morgan? Cześć. Mój Boże. Mogłam was zastrzelić. No i nadal pani może, także mogę prosić? Znała pani mamę? Pracowała dla mnie. Jak pewnie zauważyliście, jestem kolekcjonerką. No i to wcale nie byle jaką. To... mama była pani tłumaczką? Wasza matka była najgenialniejszą historyczką, jaką znałam. Mogłyśmy wspólnie tyle osiągnąć, ale jej choroba... Przykro mi. Nie, niepotrzebnie. To było dawno temu. Za wszystkich jej odkryć, to na pewno byłoby największe. Sit parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Dewiza Francisa Drake'a. Tak, łacina i wielcy w historii. O tym gadaliśmy przy obiedzie. Byliśmy dziwną rodziną. Opowiadała wam o swojej teorii na temat Drake'a i jego potomków? Francis Drake nie miał dzieci. Właśnie. Tak mówią historyczne źródła. Ale my miałyśmy odmienne zdanie. Zgłębienie sekretów Drake'a jest kolejną przygodą, którą muszę odpuścić. Tak jak i wiele innych rzeczy. Wybaczcie. Wynurzenia starej baby. Proszę. Należy do mnie tak samo jak do was. Kto wie, może uda wam się kiedyś dokończyć to, co ona zaczęła? Czyli nas pani puszcza, prawda? Porozmawiam z policją. Skoro tu weszliście, to pewnie wiecie też, jak wyjść. Proszę,
Dziękuję. Przepraszam za kłopot. No dobra, Nathan. Chodźmy. Nic pani nie jest? O cholera. Hej! 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 Sam? Na pani! Policja! W porządku? Stój! Musimy coś zrobić! Nie! Musimy się stąd zmywać! Nie możemy jej tak zostawić! Nic już jej nie pomożemy. Musimy wiać. Jeżeli gliny nas tu znajdą, to już po nas! Proszę pani! Nathan! Idziemy stąd! I to już! Ach, cholera! Okno! No chodź! Dobra, ty sprawdzasz górę. Ty idziesz ze mną. Przyjąłem. Szybko. Zaczekaj. Mówi Martin. Mamy dwóch podejrzanych o włamanie. Jeden pełnoletni, jeden nie lepszy. Stać do diabła! Ręce na głowę! Stać do diabła! W tę stronę! Raz, raz, raz! Tam, mam cię! Tam są! Uciekaj, Nathan! Tylko pogarszacie sprawy! Dalej, szybko! Weźmy wsparcie! Już dzwoniłem! Powtarzam! Na ziemię i ręce na głowy! Mam cię! O kurde! Stać do diabła! Biegiem! Cholera! Uciekają! Do śmietnika! Ruchy! Okej. Szybko, wsiadaj! Już! Dobra, trzymaj się! Chyba im zwialiśmy. Odsapnijmy chwileczkę. Okej. Ale noc, co? No nie wiem. Ta staruszka. Hej, posłuchaj mnie. To nie była nasza wina. Ta kobieta, ona była
chora. Tak, wiem, to okropne. Ale nie dało się jej pomóc. I co teraz zrobimy? Nie wrócę do sierocińca. Ani ty do pracy. No i dobrze. Jasne. Nie, poważnie. Uciekniemy stąd i to najdalej, jak tylko będzie możliwe. Tak? Zapomniałeś już o policji? Będą poszukiwać Natana i Samuela Morganów. Tak, to my. Można to zmienić. Natan, to w tamtym domu pokazałeś, że masz wiedzę porównywalną z tą staruszką. Słuchaj, zawsze czułem, że jest nam pisane coś naprawdę wielkiego. I dopiero dzisiaj wszystko zrozumiałem. To coś. Niedokończone dzieło mamy. To nasza przepustka do zupełnie nowego życia. Pod całkiem nowym nazwiskiem. O czym ty mówisz? Znam jednego gościa. Podrobi nam wszystkie papiery. A co do nowego nazwiska? Mama uważała, że Drake miał potomków. Powiedzmy, że miał. Nie mówisz poważnie, prawda? Natan, to nasze przeznaczenie. Obiecuję ci. Ty i ja razem zajdziemy daleko. To co powiesz? Natanie Drake'u? Wtedy wszystko się zmieniło. Zostaliśmy odkrywcami, zdobywcami. No i ze złodziejami. Au! Dobra, nie wierć się. Bywały takie czasy, że albo jeden z nas siedział w pacy, albo siedzieliśmy obaj. I kiedy go straciłem, to znaczy myślałem, że straciłem. Nie chciałeś rozdrapywać ran. No, coś w tym stylu. To tyle. Wiesz wszystko. Znając ciebie, szczerze w to wątpię. Ale dziękuję. A o czym teraz myślisz? O tym, że odnalazłam cię w odpowiedniej chwili. Tak. Całe szczęście niczego ci nie urwało. Bo nie wiem, jakbym cię stąd wydostała. A w ogóle to jak mnie znalazłaś? No wiesz, to proste. Podążałam za wystrzałami. Nie, no jak się tutaj dostałaś? O, jasne. Zgłoś się, Sunny. Cześć, skarbie. Jak Nate? No wiesz, poturbowany, ale żywy, czyli standard. Teraz musimy uratować drugiego Drake'a. To znaczy? Daję ci Nate'a. Sunny, fajnie, że wpadłeś. Ja musiałem. A co z Samem? Złapali go. No niedobrze. Wiesz, gdzie są? Są na północnym skraju wyspy. Poszukaj tam jakiegoś lądowiska. Jak odbijemy Sama, trzeba będzie się szybko zwijać. Przyjąłem. Hej, a co ze skarbem? Zapomnij. Nie potrzebujemy go. A Alcazar? Nie ma żadnego Alcazara. To ściema. Chwila, czyli pędłuk, ta... Ucieczka? Tak, Sam to wymyślił. Palan z niego, co? Dobra, opowiem ci wszystko, jak się zobaczymy, okej? Okay? Nie mogę się doczekać. Uważajcie tam na siebie. Jak zawsze. Wymianka. Dzięki. Z
spoko. Nie, Elena. Dziękuję. Uratowałaś mnie. Znowu. No, prawie się rozmyśliłam. Jasne. Chodź już. Mamy transport. Czyli idziemy na północ wyspy? Tak, do New Devon, gdzie mieszkali za...